mojego też. Witam grono pedagogiczne tejże szkoły na żywej lekcji historii. Będziecie mieli dzisiaj okazję spotkać się z panem prezesem oraz członkami Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w tym celu, ażeby porozmawiać o historii, o tej znakomitej historii naszego kraju, a spotykamy się z niebagatelnej okazji, bo przecież jesteśmy w roku 70. rocznicy okrutnej zbrodni katyńskiej i 65. rocznicy zakończenia II wojny. Od początku do końca i też będzie niektóre fragmenty mógł przekazać wam. Ja też bym chciał powiedzieć szczególnie to, co mnie się zastałem po wojnie, bo to jest to dla was bardzo ważne. Dlatego, że syn mój kończył to liceum. Moje nazwisko jest Bogdan Bełtowski, stopień wojskowy kapitan, oczywiście w stanie spoczynku. Jestem żołnierzem Armii Krajowej w szarych szeregu. Co to były szare szeregi? Szare szeregi było to harcerstwo w czasie okupacji. Jaka grupa moja? To jest Ulpuszcza oddział Łoza. Co to znaczy Ul? Ul to znaczy chorągiew, chorągiew mazowiecka, tak miała ten, a Łoza oznacza pseudonim mojej kompanii, w której należałem i w której też starałem się, jak mogłem w tym czasie walczyć z okupantem. No.